Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie powitało dzisiaj uczestników kolejnej edycji warsztatów kulinarnych Na Słodko i Na Słono, które odbywają się w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. To już kolejny rok, gdy spotykamy się w pracowni gastronomicznej Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, by wspólnie przygotowywać przepyszne potrawy wspólnie z uczestnikami Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Spotykamy się po to, żeby się wzajemnie od siebie uczyć, żeby się dobrze bawić, żeby przygotować wspólnie posiłek i wspólnie go w radości zjeść. Po przygotowaniu słonych nuggetsów uczestnicy warsztatów kulinarnych z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pod kierunkiem instruktorki pani Marzeny zabrali się za przygotowanie deseru, czyli słodkich babeczek. Sami myli i cielni owoce, przygotowywali krem oraz galaretkę, którymi później wypełniali gotowe spody babeczek. Na koniec odbyła się degustacja przygotowanych wspólnie potraw. Po części kulinarnej przyszedł czas na podsumowanie warsztatów. Na zakończenie warsztatów prezes Fundacji Promień Słońca Jerzy Jastrzębski wręczył uczestnikom warsztatów pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci książek o tematyce kulinarnej.